Bra dzióbki, idziemy dalej. Musimy tu legendę zrobić jakąś. Tym ukrytym ubązie, ale tu jest dziedzictwo. Dobra, idziemy to zrobić. Genie Boy, czy ty masz ochotę poznać nową historię? Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Podróżnikiem. Utknąłem tu przez orlicę. Możesz do nas dołączyć, jeśli chcesz słuchać, jak starzec narzeka na przeszłość. Przetrwaliśmy jedną inwazję, przetrwamy kolejną. A może już zapomnieliście, ile wycierpieliśmy przez samurajów? To nic w porównaniu z tym, co czeka nas teraz. Brednie. Jesteś za młody, żeby to pojąć. Najwyższa pora przypomnieć o mrocznych czasach inwazji samurajów. Opowiedz mi o brutalności naszą historię. Kazumasy Sakaya. 15 lat temu nasz dom najechała armia bezwzględnych samurajów. Przewodził im Kazumasa Sakai, rzeźnik Iki. W trakcie bitwy dosiadał demonicznej bestii odzianej w zbroję czarną jak serce jej pana. Fikcja. Na szczęście rzeźnik popełnił ogromny błąd. Zabrał ze sobą syna. Nasi wojownicy postanowili go schwytać. Nie by go zabić, lecz sprowokować jego ojca. Kazumasa ruszył w pogoń, prosto w pułapkę. Jego konia czekał makabryczny koniec. Jednak rzeźnik wraz z młodym synem przeżyli. Uciekli niczym tchórze. Dość tych kłamstw! To nie tak, to kłamstwo! Mieszkałem przy wąwozie, sędzio. Widziałem na własne oczy. Tak jak ja. Kim jesteś? Nazywam się Jin Sakai. Kazumasa no Sakai i powiem, się na dupce. Oddał życie, chcąc ocalić tę wyspę. Ocalić? Mordował nas! Nagrodą za pomoc była dla niego śmierć. Dlatego tu jesteś? By pomścić ojca i ściąć mnie? Nie. Może i jesteś kłamcą, ale nie moim wrogiem. Jeszcze nie. Dość! Zachowujecie się jak dzikie psy! Przybyłem tu pomóc, a nie szukać zemsty. Wspomniałeś o zbroi konia mego ojca. Po jego śmierci nie odzyskaliśmy jej. Wiemy! Powiedz, gdzie ją znajdę, a użyję jej w walce z plemieniem Orlicy. Prędzej zginę, niż pomogę samurajowi. Lepiej już stąd idź. No i chuj, no i cześć. Chcę się nadupcać, że tam na wraku jest. Tam jest chyba nasza flaga. Wynoś się. On wie coś o końskiej zbroi ojca, ale nie chce powiedzieć. Chyba że go podsłucham. Z ukrycia. Wynoś. Nie chcemy cię tu. Ruszasz się, ziomość, czy nie? On się nie ruszy. Tu na rusztowanie po prawej. Tam później stoi dwóch ziomków i oni się nie ruszają wcale. O, jeszcze jedno słowo o szlachetnych samurajach, abym go... Jiro! Podczas inwazji samurajów straciłem sześcioro bliskich. Siostra była jeszcze dzieckiem. Sposób, w jaki ich zabito. Nie byliśmy nawet w stanie
zapewnić im godnego pochówku. To nie powinno się wydać. A co się działo dalej? A, tak. Zmierzałem do najważniejszego. Kazumasa wpadł w naszą pułapkę i stracił swego konia. Nasi ludzie byli blisko, więc rzeźnik z synem uciekli do wąwozu sędzio. Samurajowie biegli przez kanion. Wpadli prosto w zasadzkę. Nie było to wielkie starcie. Kilku łupieżców z tępymi ostrzami, ale więcej nie było trzeba. Jednym cięciem pozbawiono życia Kazumasę Sakaya. Samurajowie odeszli, a my zabraliśmy zbroję wierzchowca Kazumasy. Przez lata nosiły ją nasze najwspanialsze rumaki. Wszystkie zabiły swoich jeźdźców. Zupełnie jakby opętał je gniewny duch rzeźnika. Sprzedaliśmy więc tę zbroję rodzinie kupieckiej Idów. Przeklęty pancerz opuścił tę ziemię z flotą handlową. Nasze wyspy nawiedził jednak sztorm. Niebo rozdarł piorun hukiem tysięcy szarżujących samurajów. Rozszalała nawałnica roztrzaskała statki Idów o przybrzeżne skały. Szczątki przeklętej floty wciąż tkwią w zatoce Zasio. I tam jest zbroja. W wodnego cmentarzyska spoczywa przeklęta zbroja, którą niegdyś nosił koń Kazumasy Sakaya. No to nurkowanko, snorkeling i wyciągamy ją. Idzie, musi iść, bo muszę wyjść stąd. Ups. Czyli no, muszę wyjść z drugiej strony. Zbroja konia ojca wciąż jest w zatoce Zasio. Zbroja powinna być na głównym statku kupca, tym z chorągwią rodu Idów. Była złota czy czerwona? Chyba tędy. Nie wiem, czy to da się przejść. Ojebany, prawie się zabił. Czekaj, bo tu można przejść, tylko tu i tylko to. Zdech? Co za pierdolę?
ostatecznie z góry teraz. Coś tu można odstawić. No i pięknie, Tarzan Boy. Gdzieś niby z góry, ale... Jak tam wejść? Ciężki gnój. Jak tu trafić? Z tego przeskoczyć? Ktoś z drugiej strony może trzeba iść? Jakoś doszliśmy dalej, no. Lekki Tarzan i Bojan, to jesteś? Tu jest. Tam coś też jest. Zapasiki. Chorągwi rodu Idów. To. O kurde, czaczki. Ole fala. O kurde. Aż mnie zmuchło. Wejdziesz tu? Nie wejdziesz. Aha, pala widmo, oto, lecimy dalej.
Okej. Musimy mieć dobry timing, bo inaczej spływamy. Płyń, majster. Lol. Dziwne to zadanie, dziwne. Się nie dziwię, że się chłopi nie zapuszczali pod tą zbroję tutaj. Serio, idzie zginąć. O kurwa, to odjebałem. Chyba tak nie wolno. Końska zbroja ojca. Może nada się dla Kage. Całkiem zajebista. Dobrze. Ulala. Nawet przeklęty, nie zrzucisz mnie, co, koniku? Przypominasz mi konia ojca. Niech ta zbroja chroni cię w walce. Wygląda to prima sorci. Plemię Orlicy. Znaleźli obóz ocalałych. Dalej, Kage! Końska zbroja. Kiedy twój koń ma na sobie zbroję, szarża konna zadaje więcej obrażeń, a ataki wrogów mają mniejszą szansę na zrzucenie cię z wierzchowca. Zaraz porozmawiam z nimi. Muszę dropsy pozbierać. Ruszamy, Kage. Kagito. Zaraz. Podziękuję. Co tam, byczku? Twój koń. Czy to... Końska zbroja Kadzumasy Sakaya wróciła do syna i nie jest przeklęta. Po wszystkim, co powiedziałem, ocaliłeś nas. Przepraszam was za uczynki samurajów.
Nie zwrócę życia twojej rodzinie, Jiro. Ale będę walczył za Iki na jej cześć. Jesteś lepszym mówcą niż twój ojciec. Dotrzymam słowa. Dobrze. Choć tyle możesz zrobić. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale... Dziękuję, panie Sakai. Jesteśmy kwita byku. Dobrze, Kage. Zaktualizowane mapę. Show me. Porągwie Sakajów. Wstępny nowy barwnik do końskiej zbroi. Wróć do Tsubaki. Piekunowie Orlice. No i panowie macie przepierdolone. Yo tam idę. Płatnerka ma jakieś ulepszenie. Tu jest tylko trapper. I złota chyba nie miał. Wioska spoczynku złodziei. Idziemy to zobaczyć do płatnerki, co tam wykminiła. Zwą ją Orlicą. To jakaś duchowa przywódczyni. Orlica, nie żyjesz. Nie masz co opowiadać. Przepraszam, póki mam ochotę pozbyć się tych rzeczy. Czy z jej śmiercią zniknie jej plemię? Masz wiarę? Małpa tak sobie podeszła? Wolałabym nie lepiej. Tu jest. Czułabym błogosławieństwo kamie. Tej zbroi przyda się coś więcej niż polerowanie. Tadayori, Gosaku. Gosaku bym chciał. Tadayoriego też bym chciał. Bo chcę być super łucznikiem. Jeszcze wędrowca możemy ulepszyć. Dobry wybór. Jak ona nas wspiera. Ty, ale że ulepszyłeś, to nie miałeś tego ubierać od razu, co ty wąski robisz. Weź to zmień. Na razie polatamy w tej. Dobry wybór. Trapperson i Kupson. Podobno w trakcie walki nie może braknąć strzał. Dziękuję. Wrócisz tu. Wrócę tu. Chcemy dojść tu, żeśmy mieli blisko. My stąd. Drewienko cisowe, sztuk jeden, nice. Porozmawia z przestraszonym opiekunem świątyni. Nie sprawiaj kłopotów. Nie wyglądają na złych ludzi. Ale może to pozory. Czego ci trzeba? Nie powinnam z nikim rozmawiać. Jestem Ito. Trzymają mnie tu opiekunowie.
Innych też, w tym mojego brata. Nie pozwalają nam odejść. Opiekunowie? O czym ty mówisz? Rozejrzyj się. Wszyscy służą mnichowi Zensinowi. Przekonał wielu ludzi, by służyli plemieniu Orlicy. Mnich pomaga Mongołom. To szaleństwo, ale ludzie mu wierzą. Godzę się na wszystko, żeby mnie nie zamknęli. Co to za mniszek? Zaraz go wyprostujemy. Dziękuję. Tylko nie rób krzywdy opiekunom. To dobrzy ludzie, omamieni słowami Zensina. Dobrze. Udam, że chcę dołączyć. Później spróbuję odnaleźć pozostałych więźniów. Mówią, że droga wiedzie przez służbę. To może pomóc. Zensin będzie przemawiał, ale tylko do opiekunów. Idź tą ścieżką, a będziesz mógł go podsłuchać. Przerwijmy rozmowę. Zobaczą nas. Miejscowi służący plemieniu Orlicy. Lepiej sprawdzę, w co się pakuje. Opiekunowie zdają się weseli i rozluźnieni. Albo wyćpani. To kłamstwo? Wszystko to mongolskie zapasy. Dość ich, by świątynia stała się nową twierdzą Orlicy na południu. Czy to mnich Zensin? Ja, Zensin to nie był ten, któremu pomagaliśmy wcześniej? Orlica pokazała mi koszmary. Ludzi cierpiących po inwazji samurajów. Głodnych, błagających o pomoc, której nie mogłem udzielić. Koszmary. Czyżby też wypił truciznę Orlicy? Orlica wskazała mi jednak nową drogę. Za służbę jej plemieniu oferuje perspektywę bogactwa, pokoju. Tej nocy plemię Orlicy zjawi się, by uciszyć nasze obawy. Zmanipulowali. Szykujcie się. Pranie mózgu. Dziś zjawi się plemię Orlicy. Muszę uwolnić jeńców, nim to nastąpi. Muszę porozmawiać z opiekunami. Odkryć, gdzie są więźniowie. I powoli w dół. Chciałem się tu coś pozbierać. Może mi się coś przyda. Pokój, przyjacielu. Jestem nadzorcą. Tobie bądź. Witajcie, siostry. Mogę jakoś pomóc? Tak. Mamy mnóstwo jedzenia i musimy zrobić tyle koszy, że nie dajemy rady. Wizje opisywane przez Zensina stają się coraz mroczniejsze. Co się z nami stanie, gdy przybędzie plemię Orlicy? Zensin na pewno nas nie zwodzi. Jeśli mówi, że droga wiedzie przez służbę, to służymy. Oj, gruba manipulacja się tu odbywa, kochani, kurczaczki, tak nie może być. Trzeba ich wyzwolić. Nie szło mu najlepiej, prawda? Z takim, jak on zawsze tak jest. Spokój, przyjacielu. Jestem nadzorcą. Essa, mordo. Opiekunowie nie mają wstępu. O, pogadamy. Starych Polaka. Służę Zensinowi, odkąd ocalił moją rodzinę przed samurajami. Co sprowadza cię do tej świątyni? Przyjaźnie się Zito. Mówiła o mądrych słowach Zensina.
Jeśli chcesz, pomogę strzec więźniów. To nie więźniowie, lecz dusze zagubione w chaosie. Dbamy o nich, aż wkroczą na drogę. Ale to nie jest służba dla ciebie. Wkrótce nie będzie też naszą służbą. Plemię Orlicy jest zadowolone z naszych działań. Dziś w nocy Mongołowie wynagrodzą nas za naszą ciężką pracę i zajmą tę świątynię. Na pewno. Zajmą świątynię, będą mogli głosić nauki Orlicy na całej wyspie. Albo i dalej. Miejmy taką nadzieję. Na razie musimy szybko poczynić ostateczne przygotowania. Rozejrzyj się. Sprawdź, czy któryś z opiekunów potrzebuje pomocy lub miłego słowa. Dziękuję za tę szansę, bracie. Dziękuję, bracie, że mogę robić w twoim warsztacie. Ja bym się to wspiął. Jeśli Zenshin umrze, czy moim siostrom nic nie zagrozi? Jak możesz mówić coś takiego? W jego oczach czai się przerażenie. Mówi sam do siebie, jak gdyby ktoś stał przed nim. Czy ich wykasować, proszę? Wizja Orlicy. Orlica nie żyje. Oni nie wiedzą. Chyba tutaj nie ma newslettera. Nikim nie przykazał. Co tu mata? Mata to coś ciekawego, bracie. Cześć, byczko. Nie wchodzić. Rozumiem. Pragnę wyłącznie pomóc. Przygotowuję jedzenie dla ogarniętych chaosem. Czy mogę wejść? Elegancko dostałem pasa. Nie wszyscy mogą wejść. Lub wyjść. Ten budynek nie jedno widział. Kto cię tu sprowadził? Zwykle to ja przydzielam opiekunów. Zwykle, a ja jestem niezwykły, dlatego mnie nie przydzielasz. Ja się przydzielam sam. Jest to coś? Nie ma w tej chacie nic. Nie bądźcie głupi. Można stąd wyjść w jeden sposób, akceptując drogę. Więźniowie, nie uwolnię ich bez rozlewu krwi. Wrócę później, gdy będzie mniej świadków. Otwórz im okno i przez okno niech uciekają. Idę z tą typiarką pogadać. Może ją uwiodę. Kto cię tu sprowadził? Zwykle to ja przydzielam. Mamusia mnie sprowadziła na ziemię. Nadzorca kazał mi pomóc innym. Chcę chronić drogę Zenshina. Zatem jesteś tu mile widziany, bracie. Droga Zenshina przyniesie nam pokój i bogactwa. Wiem, lecz nie wszyscy są tak silnej wiary. Ponoć sprowadzacie tu tych zagubionych. Dusze pogrążone w chaosie, tak. Gdzie ich trzymacie? Są bezpieczni, z dala od opiekunów. Nieważne, czy to wieśniaczka, czy dumny wojownik. Wszyscy chcą do nas dołączyć. Służ dalej, moi bracie. Wiem już wszystko. Uwolnię więźniów w odpowiedniej chwili. Dobra, idę odpocząć. Nowy brat! Rzućmy na ciebie okiem. Brat bratu bratem. Pokój, przyjaciele. Czy mogę na chwilę spocząć?
Śmiało, ale jeśli chcesz się napić, znajdź sobie własną sakę. Dziwne, że więcej ludzi nie przybywa. Gdy pojawi się orlica, moja rodzina nie będzie martwiła się, jak napełnić mój brzuch. I kubek. W zamian trzeba tylko służyć. Orlica nie przybędzie. Wyjechała. Do piekła. Bracie. Muszę działać, póki wciąż śpią. Wyjeżdżamy, miśki. Chcę was uwolnić. To próba. Chcą wiedzieć, czy znamy drogę. Nie, żadna próba. Uwolnię każdego, kogo trzymają tu siłą. Widziałaś kobietę zwaną Ito? Nie, pierwszy słyszę. Musi być w innym budynku. Plemię Orlicy już tu jest. Chuj! Teraz pilnują ich Mongołowie. Zostańcie tu, zajmę się strażnikami. Wtedy uciekniecie. Nikomu nie... Ty dynne z Monster Chat w kład! Coś jeszcze przyjdzie? Oj. Jestem. Ale co z moim bratem? Nie wskażę, że czekasz przy schodach. Spróbuj tam dotrzeć. Wrócicie do domu razem. A inni? To głupcy, ale nie zasługują na okrucieństwa z rąk Mongołów. Powstrzymam Mongołów. Pomówię też z Zenshinem, by nigdy się to nie powtórzyło. Okaż mu serce. To dobry człowiek. Okażę mu sztylet. Dobry. Nim zjawiło się plemię. Gici. Pomóż mi! Wszystko będzie dobrze. Gici miał. Idź, nim zauważy cię kolejny. Muszę zostać. Chcę odnaleźć siostrę. I to? Tak, skąd wiesz? Już ją uwolniłem. Idź, czeka na ciebie przy schodach. O, to świetne wieści. Dziękuję. Ten negumbe.
No cześć. Czas na Zensina. Musi być w świątyni. Daj skryto przez ścianę. Legium Harsinta. Ja sam by. Szkoda, misiek. Odejdź! Zrobiłem, o co prosiliście. Daj mi spokój! Jestem Jin, nie Orlica. Jej tu nie ma. Ale mnie też dała tę truciznę. Niemal mnie zniszczyła. Stawiłem czoła strachowi. Nie uciekałem. Co widzisz? Płaczące dziecko. Jego dom spalił samuraj. Błagał mnie o pokarm, którego nie mam. Chciałem to powstrzymać. Próbowałem. Ale sam nie dam rady. Nie musisz. Nie dziś. Idź za głosem mojego fleta. Czyściliśmy świątynię, możecie żyć i cieszyć się spokojem. Jej głos wciąż tam jest, lecz słabszy. Chyba ona nie żyje, mordo. Obietnice złożone wiernym. Co ja zrobiłem? Były kłamstwa. Czego chciała? Teraz możesz wyjawić ludziom prawdę. Jak plemię Orlicy zatruwa nam umysły strachem i kłamstwami, byśmy mu służyli. Jeżeli zdołam, naprawię to. Później zostawię świątynię. Poczekam, aż jej głos zamilknie na dobre. Obyś znalazł spokój, Zensinie. Dziękuję. Obyś nie musiał stawić czoła prawdzie, która nęka w samotności. Talizman zabójczego powrotu. Odzyskaj amunicję do obecnie wybranej broni podręcznej po użyciu żelaznej woli. O, zajebiste, to ja to chcę. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku.